Ja mam świadectwo z piątkowej ewangelizacji pod złotymi tarasami. I chcę wam powiedzieć, że nigdy nie jest tak, że jest nas za mało. Pojechaliśmy tam we trzy osoby, ja, Sławek i Jola. I normalna procedura, wiadomo, modlimy się o tą ewangelizację, związujemy, zapraszamy anioły. I generalnie od początku mieliśmy ruch w interesie. Po prostu jak tylko zaczęłam głosić, podeszło trzech chłopaczków, zaczęli się tam wyśmiewać, ale jeden był otwarty. I tego jednego ja przyprowadzałam do Jezusa, a Jola zagospodarowała dwóch, którzy się naśmiewali w ten sposób, że za chwilę, jak przedszkolaki zaczęli deklarować, że chcą poznać Boga. Niesamowite. I później było coraz więcej tych osób, coraz więcej. Naprawdę jest potężny ruch. I w pewnym momencie zebrała się taka grupa młodzieży, która była wyjątkowo napastliwa. I ja do jednego uwolniłam słowo wiedzy i on się obruszył. Poszedł po dwie dziewczynki takie małe. I te dziewczynki przyszły i zaczęły mi tak szczekać do mnie. Jakim prawem? Ja mu to mówię. Przecież ja go nie znam. Nie? I później one zaczęły oblegać Sławka, który stał przy sprzęcie. I nawet próbowali zniżać potencjometr. Ja głosiłam wtedy i Jola z nimi też tam była. W międzyczasie się wydarzyła taka sytuacja, że te dziewczynki zaczęły być bardzo napastliwe w stosunku do Joli i Sławek jedną wziął i przestawił w inne miejsce. I to uruchomiło agresję w tych chłopakach. I w tym momencie ja się odwróciłam i zobaczyłam tą sytuację i pomodliłam się przeciwko duchom agresji. I jak drugi raz się obróciłam, patrzę, a tam taki wysoki, dwumetrowy człowiek wystawił tak rękę, po prostu. I coś tam mówił o wolności słowa. Wiecie, wczoraj sobie rozmawialiśmy o tym ze Sławkiem. Wiemy, że to jest anioł, że to był anioł, że to była interwencja anielska. Oni się od razu odsunęli, od razu się uspokoili, ale tych dwóch nie dawało za wygraną i zaczęło do mnie w ogóle tam wyskakiwać. Tam, gdzie ja byłam i głosiłam już w głębi w ludziach. I w tym momencie pojawiła się babcia. Babcia, która mi podała rękę, a potem ruszyła po prostu na tego chłopaka, który na mnie ruszył. Ja mówię, zaraz będzie jakieś zderzenie po prostu. Ten chłopak się odsunął. Wiecie, nie wiem, który anioł się zgodził, żeby być babcią. Nie mam pojęcia. Ale po prostu do końca mieliśmy niesamowity czas. Kilka osób przyszło do Jezusa w autentyczny sposób. Bardzo dużo dzieciaków zostało dotkniętych. Fizycznie, przez modlitwę. To jest jedno świadectwo. Nigdy nie jest dla nas za mało. Drugie, chciałam powiedzieć o... Już dawno chciałam powiedzieć o języku. I to też jest świadectwo. Bo rozważałam sobie to, że chrześcijanie się modlą o ten późny jesienny deszcz. I przyszło do mnie takie powiedzenie, na pewno znacie, żeby nie puszczać pary z ust. I nagle sobie zdałam sprawę, że jak my wypowiadamy słowo, to leci para. I zbierają się chmury. I nic innego nie spadnie na nas, jak to, co wyparuje z naszych ust. I wiecie, że są kwaśne deszcze. Ja wierzę, że na niektórych spadną kwaśne deszcze, ponieważ wypuszczają kwas. I teraz świadectwo. Wiecie, co się stało tam na początku roku? Byłam bardzo opuchnięta, miałam obrzęk, miałam strukturę, która się stworzyła. Miałam też w związku z tym obrzękiem, w ogóle nie czułam policzka, w ogóle nie miałam czucia. Wielokrotnie chciałam się zwierzyć z tego Sławkowi. Wiecie, trudno jest kłaść się do łóżka
I w ogóle nie czuć, jak cię ktoś kłaszcze po policzku, nie? Albo w ogóle nie móc się położyć, ponieważ to powoduje też ból wewnętrzny, tak? Bo to było bardzo mocno nabrzmiałe. Co ja zaczęłam robić? Nie wypuściłam pary z ust. Brałam swojego kota i urządzałam sobie sensoryczną kototerapię. Tak to nazwałam. I teraz jak ktoś u nas w domu chce przytulić kota, to właśnie uprawia kototerapię sensoryczną. I wiecie co? Ja ją sobie przykładałam do twarzy i udawałam, że po prostu ja czuję to futerko. Po prostu robiłam coś wbrew temu, co czuło, a właściwie nie czuło moje ciało. Dzisiaj mam czucie. Dzisiaj jest zupełnie inaczej.